Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół swojego słowa i w dzisiejszej liturgii daje nam słowa zachęty i inspiracji do życia. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza słyszymy, jak prorok mówi do każdego z nas: złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą. W Ewangelii Pan Jezus odnosi się do życia wiecznego i porównuje osoby, które słuchają Jego słów, które wypełniają je w swoim życiu, do ludzi roztropnych, którzy zbudowali swój dom na skalę. Wezbrały wody, spadł deszcz, zebrały się wichry i uderzyły w ten dom, on jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Mimo całego piękna, które niesie ze sobą to nasze życie, mimo tych wielu radości, wielu dobrych spotkań, których możemy doświadczać, zobaczcie, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że to nasze życie jest także w pewnym niebezpieczeństwie, bo tym domem jest nasze życie. Pojawiają się trudności, zmagamy się także z samymi sobą. Pojawia się wiele problemów, grzechów, z którymi sami sobie nie radzimy. Inni nas atakują, ale zobaczcie, jeżeli pójdziemy za słowami Pana Jezusa, który mówi, kto wypełnia moje słowa, będzie trwał mocno. Nic nie będzie w stanie zburzyć i zaburzyć tego życia. Tylko Bóg jest gwarantem pokoju i spokoju w życiu. Więc warto modlić się w tym kolejnym dniu Adwentu za prorokiem Izajaszem o odwagę, o decyzję, konkretną decyzję postawienia wszystkiego na Bogu. Postawienia wszystkiego na Bogu. O odwagę zaufania Mu bezgranicznie, na zawsze, we wszystkim. A nagroda, jaką na końcu tego pielgrzymowania otrzymamy, będzie wielka. Warto zawalczyć o życie wieczne.